W sprawie korekty uchwały 389 dotyczących podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania powierzone w zakresie remontów placówek oświatowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku. W paragrafie pierwszym wprowadza się korektę kwoty. Tu Państwo macie, wprowadzam się wcześniej w błąd, 373 300 zł, a powinno być 370 300 zł. I tutaj jeszcze dzięki już jakby wprowadzeniu budżetu w życie przez Radę Miasta w punkcie pierwszym szkoła powstała nr 95 ulica Wileńska 9 dofinansowanie budowy placu zabaw Radosna Szkoła. Rada Miasta podjęła tutaj uchwałę o finansującym jakby we wszystkich dzielnicach, które podjęły uchwały dotyczące Radosnej Szkoły. Ja rozmawiałem z panem radnym Dominikiem Jaśkowcem, który zapewnił, tutaj może też państwu wyjaśnić, żebyśmy po prostu połowę tych pieniędzy teraz ściągnęli. Jeżeli nie będzie zasadne, to do końca ściągniemy te kwoty i ściągając te pieniądze dołożyliśmy tą kwotę 58 tysięcy do zadań poniżej tej wyższej wymienionej, czyli w paragrafie 2 przedszkole nr 20 ulica Ułanów 38 remont szachtów oraz wykonanie instalacji pionowej kwota 6,5 tysiąca, to była bardzo mała kwota. Ja rozmawiałem z panią dyrektor, to jest około 70 tysięcy, więc tutaj dajemy na to kwotę 31 tysięcy i to pozwoli nam na częściowe jakby przygotowanie tego, a w przyszłym roku jak będą pieniądze i Rada zadecyduje, to zakończymy to zadanie. W punkcie trzecim, przedszkole nr 122 ulica Fiołkowa 13. Tak. Tu oczywiście remont sanitarny, kwota 9 tysięcy. Przenosimy te pieniądze na przedszkole nr 20, ulica Ułanów, tu jest błąd, tak jak tutaj, żeście Państwo coś poprawili. 38. A ja mogę zapytać dlaczego? Wymiana, moment, jak skończę, będzie Pan się pytał. Wymiana podłogi parkietu, kwota 9 tysięcy. W punkcie czwartym, przedszkole nr 162, ulica Duchacka 4, odgrzybianie, malowanie ścian wewnętrznych, kwota 2950 zł, na przedszkole nr 162, Duchacka 4, odgrzybianie, malowanie ścian wewnętrznych, kwota 3850 zł. Więc tutaj nam kwoty pozwoliły na to jakby zagospodarowanie tych pieniędzy. Myślę, że pani Ania chciała też by chyba tak plus jeszcze państwo drodzy, bo tu nie wprowadzone zostało. Tak. Tu jeszcze od razu korektą zarządu jest punkt piąty. Już państwu go przeczytam. On na w tym załączniku państwo macie, to jest w paragrafie pierwszym, punkt 10, przedszkole nr 65 Strzelców, remont kuchni, kwota 33 500 zł. Wcześniej była to kwota 3900 i my zwiększamy tutaj tą kwotę z 3900 na 33500, tak aby można było zamknąć to zadanie przy tym przedszkolu w Perełce. I już Państwu tutaj. I tak, w punkcie piątym brzmi przedszkole nr 65 ulica Strzelców 5 remont kuchni, przepraszam, kontynuacja zadania, kwota 3900 na przedszkole nr 65 ulica Strzelców remont kuchni, kontynuacja zadania, kwota 33500. Czy jest to dla Państwa zrozumiałe? Nie bardzo rozumiem. Przedszkole numer 65, ulica Strzelców, remont kuchni i tu pisze kontynuacja, kwota 3900, rozumiem, że tyle daliśmy? 3500. Nie. 3900 daliśmy ostatnio, jak podejmowaliśmy tą uchwałę. Teraz pieniądze, które... Ale to tak jest enigmatycznie po prostu napisane i nie bardzo rozumiałam, dlatego... I teraz zwiększamy tą kwotę z 3900 na 33 500 zł. Okay. Proszę bardzo, otwieram dyskusję i kolega radny. Chciałbym zapytać, dlaczego są zdjęte środki z szkoły nr 122 z remontu sanitariatów, kwota 9 tysięcy?
Mam pytanie, czy pan radny przeglądał dalej... Tak, jest 7 tysięcy w następnym remontowaniu. Ale na przepraszam, czy pan radny dalej przeglądał inne uchwały? Tam jest uchwała dotycząca osób niepełnosprawnych, jakby związana z tym. Zmniejszamy kwotę na ulicę, na dokumentację, na park Prześlicznej, przy Majstera, na 5 tysięcy i tą kwotę dzielimy i dokładamy na dokumentację. Ja z panią dyrektor to przedyskutowałem, że przedszkole na pewno nie jest w żaden sposób poszkodowane. Okej. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Państwo drodzy! Czy ktoś ma jeszcze problemy ze zrozumieniem? Proszę bardzo, pani radna. I ja oczywiście jestem tak zadowolona, że te środki wróciły na zadania dla Komisji Edukacji. I też z prośbą do Rady, że jeżeli będą jeszcze składały z tego zadania Radosna Szkoła, to chciałabym, żeby też poszły do Komisji Edukacji i my jako Komisja będziemy wiedzieć. Zabawiło się. Nie, to tylko tyle. Myślę, że pani tutaj kieruje te słowa do pana Jaszczowca. Nie, do wszystkich, bo... Zyskał te pieniądze, pan Dominik poszkał te pieniądze w Radzie Miasta, żeby radzić te szkoły i nam pan. Tak? A tak, jeżeli przyjdą środki do nas, więc... Dziękuję bardzo. Przystąpimy do procedowania. Za autopoprawką zarządu. Ale czy pan chce przed głosowaniem? Tak. Dlaczego? Teraz radny rozmawia z dyrektorką przedszkola, co mi wyjaśnia. Dlatego, że rzeczywiście wraca te 9 tysięcy, ale tym razem nie nasze sanitaria, tylko na przepraszam najmocniej, jeżeli nie wiem. Pan radny teraz dzwoni, to nie wiem, sobie wyjaśnia z panią dyrektorem. Ja to już przedyskutowałem, jeżeli pan nie ma zaufania w tej materii do mnie, to bardzo mi przykro. Ja daję druk pod dyskusję, pod głosowanie. Ale czy taka jest wola dyrektorki tej placówki? Daję druk pod głosowanie. Druk numer 526 wraz z autopoprawką zarządu. To jest za poparcie, proszę o podniesienie ręki. Przewodniczący jest zdarzony. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Piotr. Tak. I pan Rafał nie głosował, tak? Pan Jacek. Dlaczego? Głosował. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.